Pani minister ogłosiła rokiem z pasją i miłością,
Ja mam nadzieję, że wy takie, znaczy we wszystkich szkołach, ale mam nadzieję, że wy w gimnazjum odkryjecie tą pasję w sobie. Bo słuchajcie, każdy z nas powinien mieć jakąś pasję. Dlatego, że jest jakiś człowiek, nic nie chce. Wtedy to jest źle. Jeżeli mamy pasję, to się wtedy rozwijamy. Wasza koleżanka, Natalia Śmiegasiewicz, która tu siedzi, która będzie nas dzisiaj uwieczniała, uczestniczyła w warsztatach fotograficznych. Starsze dziewczyny uczestniczyły również w warsztatach dziennikarskich. Bo to są ich pasje. Fotografia jest pasją Natalii. Wy, mam nadzieję, że w sobie również odkryjecie różnego rodzaju pasje, a my wam w tym pomożemy. Pamiętajcie, że w tym zdobywaniu wiedzy zawsze możecie liczyć na nas, nauczycieli, naszych wychowawców, a także przede wszystkim na waszych rodziców. Nasza wspólna praca, mam nadzieję, zaowocuje wspaniałymi świadectwami na koniec roku, a również świetnymi wynikami w konkursach i zawodach sportowych. Życzę wam samych wszystkich wspaniałych wrażeń z gimnazjum i żebyście w trzeciej klasie wszyscy uzyskali najwyższe noty na egzaminie gimnazjalnym. Także samych sukcesów. A dzisiaj życzę wam dobrej zabawy. Delegacja na pierwszy do ślubowania wystąp. My, uczniowie klas pierwszy zespół szkół gimnazjalnej w Łodzi, ślubujemy dbać o honor i tradycje szkoły oraz godnie reprezentować jej imię na zewnątrz. Kształtować ambicje i dumę zdolnego miana gimnazjalisty. Rzetelną nauką i pracą wypełniać pokładane w nas nadzieje nauczycieli, wychowawców i rodziców. Wyrabiać sobie siłę woli, prawość charakteru, koleżeństwo i chęć niesienia pomocy innym. Szanować poglądy i przekonania swoich kolegów i koleżanek. Dbać o piękno mowy ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny. Czcić i szanować symbole szkoły, miasta i kraju oraz nasze wartości narodowe. W imię odwagi i prawdomówności wytrwać we własnym ślubowaniu. Spocznij. Zapraszam do pasowania na gimnazjalistę wychowawców klasy 1A wraz z uczniami.